Gościem Radia Łódź jest Robert Banasiewicz, pedagog, specjalista terapii uzależnień. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Sporo ostatnio mówiliśmy o terapii uzależnień, ale pomyślałam sobie, że spróbujmy dziś porozmawiać o pewnej szczególnej terapii. O terapii uzależnień w warunkach częściowego lub całkowitego ograniczenia wolności. W tej chwili, Panie Robercie, kto może i komu ograniczyć tę wolność? Ja bardzo często dostaję takie telefony z zapytaniami o to, jak zmusić, czy jest możliwość objęcia kogoś przymusowym leczeniem uzależnienia, czy to alkoholizmu, czy, czy narkomanii, czy czegokolwiek innego. Właściwie tylko ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi dopuszcza przymus leczenia. Natomiast mam mieszane uczucia. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli nie ma choćby szczątkowej woli człowieka do zmiany własnego życia, no to jest to bardzo trudne. Dlatego, że nie chodzi tutaj o, o powstrzymywanie się od picia. Chodzi o, o absolutną zmianę własnego życia. Dlatego, że ludzie uzależnieni nie potrafią powstrzymać się od picia. To nie jest tak, że uzależnienie występuje wtedy, kiedy człowiek pije, czy bierze narkotyki codziennie i upija się do nieprzytomności i w ogóle nie ma, nie ma okresu abstynencji. To nieprawda. Chodzi o to, że człowiek uzależniony nie potrafi jednoznacznie zagwarantować, jak zakończy się jego picie, czy branie narkotyków. Może się zakończyć tak, że wypije piwo i pójdzie do domu, ale może zakończyć się tak, że przez trzy miesiące będzie pił. I wyląduje na detoksie. W czasach słusznie minionych, chyba łatwo było zmusić kogoś do tego, by brał udział w terapii. Kiedy przyszła wolność, mhm. również tej wolności jest więcej dla osób uzależnionych. Mhm. Czy ta zmiana jest Pana zdaniem dobra? To zawsze pada pytanie o skuteczność. Oczywiście, że można człowieka zmusić. On pójdzie na tę terapię, natomiast nie ma gwarancji, że on tę terapię odbędzie, dlatego że nie ma instytucji poza więzieniem, oczywiście, która by. Była zobowiązana do przetrzymywania człowieka wbrew jego woli. No można to by było zrobić na zasadzie ubezwłasnowolnienia, umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym i, i poddania człowieka terapii. Natomiast jeżeli on na nią nie odpowie, to ta skuteczność jest słaba. Oczywiście ja pracowałem przez 4 lata w więzieniu na oddziale terapeutycznym w więzieniu w Barczewie. Tam był taki spory oddział dla pierwszych raz osadzonych i dla, i dla recydywy penitencjarnej. Do tej pory mam kontakt przynajmniej z dwoma byłymi osadzonymi, którzy są na wolności, którzy utrzymują abstynencję. Natomiast w samym procesie terapeutycznym, gdy, gdy byli osadzeni, tam było czuć wolę zmiany. Jeżeli nie ma tej woli, to ten proces nie zaistnieje. Tylko z drugiej strony często z uzależnieniem wiąże się przemoc. Przemoc ja, domowa, ja. przemoc wobec kobiet, wobec ja. dzieci. Te kobiety często mówią, że jedynym sposobem na to, by ten oprawca wziął się za siebie, to możliwość odizolowania go właśnie czy ograniczenia hmm. mu wolności. No tak, to jest okej. Okay. Że to jest taki wstrząs, który hmm. czasem pomaga w podjęciu chociażby decyzji czy w zmianie hmm. swojego życia. Może i tak. Ja, ja nie mam danych na ten temat. Wiem, że większość, zdecydowana większość osadzonych w naszych polskich więzieniach to. Artykuł 107, czyli przemoc domowa. Naprawdę, to są ogromne ilości mężczyzn, którzy dopuszczają się przemocy domowej. Zdaję sobie sprawę. Zdecydowana większość tych mężczyzn i tych przestępstw została popełniona przez tych mężczyzn pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. Ale nie założy się o to, czy uwięzienie spowoduje to, że on zaprzestanie picia, czy zaprzestanie brania narkotyków. No, on będzie odizolowany i tak powinno być. Sprawca przemocy powinien być odizolowany, ale jeśli chodzi o skuteczność takiej terapii, no ja jakoś tak nie za bardzo to, to kupuję. Ja myślę, że najważniejsza w tym wszystkim jest profilaktyka. Jeżeli nie będziemy, nie skupimy się na profilaktyce, to rzeczywiście no, możemy penalizować wszystkie uzależnienia i wszystkie osoby, umieszczać w więzieniach. Będzie to tylko przerwa w ćpaniu czy przerwa w piciu. W tej materii trzeba być ostrożnym, bo tą materią jest człowiek. A każdy jest inny. To są osobowości, które można połamać w więzieniu, czy w innym miejscu jakiegoś przymusowego odosobnienia, nie dzieje się nic fajnego. Po wyjściu zaczynali na nowo jakby nigdy nic się nie zmieniło. Przerwa w piciu nie leczy, tylko, pro, tylko profesjonalna terapia działa. Wracamy na antenę. Przypomnę, naszym gościem jest Robert Banasiewicz, pedagog, specjalista terapii uzależnień. Rozmawiamy o terapii, która jest również ograniczeniem wolności y y y osoby uzależnionej. Panie Robercie, wiele terapii przebiega w Ośrodkach. No tak. Dlaczego? Tak, bo chodzi o to, żeby tak. Po pierwsze, stworzyć taką przestrzeń laboratoryjną, taką możliwość wejścia w relacje. Zamkniętość. Tych ośrodków też jest symboliczne, dlatego że każdy z tych ludzi, którzy tam są, ma prawo wyjść z tego ośrodka, kiedy chce wypisać się i wrócić do domu. Nie ma takich ośrodków, które by mogły ludzi przetrzymywać wbrew ich woli. To tylko na filmach jest tak, że trzeba oddać telefon i trzeba nie wolno oddać wystarczy. telefon w różnych miejscach, nie można wychodzić. Ja rozumiem, natomiast każdy może się wypisać na własne żądanie z każdej instytucji. I może to zrobić, kiedy chce. Z tym, że oznacza to wtedy przerwanie terapii. A, tak, tak, oczywiście, że tak. Natomiast nie oznacza w naszych realiach nie oznacza niczego więcej. Do tej terapii można powrócić po raz kolejny, kolejny, kolejny i właściwie w nieskończoność, aż do momentu, kiedy nasz organizm odmówi współpracy z nami. I Ja myślę, że to jest taka zmora tego, że, że właściwie w tych terapiach bardzo często są ciągle ci sami ludzie. I, I niewiele się zmienia. A jak pan ocenia obecny system leczenia, chociażby z alkoholizmu u nas można leczyć się wielokrotnie, wiele A, miesięcy okay, i powtarzane. Jeśli o to chodzi, w wielu to, krajach nie można liczyć. Jeśli chodzi o to, to rzeczywiście to, to jest, jest wyjątkowe, że bardzo często w tych procesach terapeutycznych są ci sami ludzie, no dlatego, że ja nie ponoszę jako uczestnik takiej terapii państwowej z NFZ to nie ponoszę. Żadnych kosztów finansowych, dlatego wielokrotnie mogę w niej uczestniczyć, obserwując oddziały detoksykacyjne czy alkoholików, czy narkomanów w Polsce. Jestem przekonany, że, że ludzie, którzy tam pracują, jak bo ja już od lat nie pracuję państwowo, ale którzy tam pracują, zgodzą się ze mną, że, że to są ciągle ci sami pensjonariusze, dlatego że pozbycie się objawu. Niczego w ich życiu nie zmienia. Mówi pan, że nie chce pan już pracować na państwowym, a jednocześnie to, co pan robi, jest pana pasją. No, to jest, dlaczego? Jest moją pasją i, i dlatego chcę to wykonywać najlepiej, jak potrafię. Nie uważam, że, że posiadłem jakąś tajemną wiedzę. Ja nie zajmuję się w swojej pracy leczeniem uzależnień, tylko zajmuję się stworzeniem człowiekowi przestrzeni do zmiany własnego życia. I nie interesuje mnie, czy on ma taki czy inny objaw wyjęty z książki ICD-10, dlatego że to przede wszystkim przychodzi człowiek. Jeżeli jest ośrodek leczenia uzależnień, no to przecież nie uzależnienia tam się leczą, tylko ludzie. A poza tym, Ale nie leczą się z uzależnienia? No właśnie, to ja, ja bym się tutaj no jakoś z tym spierał, bo oni, jeżeli zabiorę człowiekowi coś, to co mu dam w zamian? Jeżeli ktoś z tym uzależnieniem był przez wiele lat i nagle ma się go pozbyć, to w to miejsce co? Tu chodzi o to, żeby on stworzył jakąś tożsamość własną, jakiś pomysł na siebie, jakiś coś, czemu nada sens. A w, przy okazji e, nie będzie brał narkotyków i pił alkoholu, czy palił papierosów. Tak? Ja też od 16 lat nie palę, od 20 lat e, jestem, jestem czysty absolutnie nie używam żadnych substancji psychoaktywnych, alkoholu czy tam innych rzeczy, bo nie są one mi potrzebne do życia, dlatego że prowadzę taki, takie życie, w którym nie ma miejsca na. Na, na różne substancje, one są zbędne, absolutnie. A jak można pomóc komuś znaleźć takie nowe, poukładane życie? Na Ech. czym ta terapia polega? Terapia polega przede wszystkim na poznaniu własnej emocjonalności, czyli tego, w jaki sposób my naprawdę się komunikujemy? Jeżeli zapytam panią, co pani czuje teraz? To, to, jest to... ja panu nie powiem. Ale... <laughs> no właśnie. I większość tego nie zrobi. Albo z trudem. Tak? A jeżeli jeszcze do tego dodam, że takich uczuć i emocji jest ponad 400, które są skatalogowane, nazwane, zdefiniowane, no to jest to teren, który należy zwiedzić. Po to, żeby mieć świadomość, że to, czym pani się ze mną komunikuje, to wcale nie to, co pani mówi, tylko to, co ja odczytuję. Czy, czy jest Pani wiarygodna w tym, co Pani mówi i mi okazuje? I ze mną jest dokładnie tak samo. Moja wiarygodność polega na tym, że Pani tego tak odczyta, czy ja kłamie, czy nie, bo moje ciało Panią poinformuje i coś w środku powie. O, coś tu jest niehalo, coś, coś tu jest um, niewiarygodne. Więc to jest komunikacja. Jeżeli Ale w jaki sposób te rodzaje komunikacji przekładają się na popadanie w uzależnienie? Y, no wprost, no wprost. Dlatego, że jednym z mechanizmów, który y, profesor Jerzy Melibruda skatalogował i chwała mu za to, jest, jest mechanizm y, nałogowego regulowania uczuć. To jest substancja czy zachowanie, bo hazard czy, czy zakupy y, jest to samo. Powodują natychmiastową zmianę uczucia z tego, które jest dla mnie trudne, na to, które sobie wyobrażam, że będzie dla mnie łatwiejsze. Czyli chcę ulgi, wypijam, mam ulgę. Chcę odpocząć, wypijam, odpoczywam. Chcę usnąć, wypijam, usypiam. Eee, chcę się wyluzować, chcę się dobrze bawić itd., itd. Czyli chcę przeżywać jakieś uczucia tu i teraz, tylko takie, jakie ja chcę przeżywać, a nie takie, jakie akurat powinienem, tak? bo sytuacja tego. Tego wymaga. I do tego służą substancje psychoaktywne bądź zachowania, do zmiany uczuć. Czyli uzależnienie może być pewnego rodzaju ucieczką tak? od jest. uczuć, które jest. są dla mnie trudne. Tak, których nazw często nie znam, ale ich intensywność jest dla mnie nie do zniesienia. Często pojawia się nuda. Czy czym jest nuda? Nuda jest takim brakiem zgody na siebie, na to, kim ja jestem tu i teraz, co się teraz dzieje. Ta chwila, czemu ona jest dla mnie. Ja nie wiem za bardzo, co ja mam z nią zrobić. Dlatego zaczynam się nudzić i chciałbym od tego uciec. Więc nie wiem, idę na zakupy, uprawiam seks, biorę narkotyki, biorę jakieś tabletki, biorę. Ja piję się lampkę piwa. Na początku jest okej, okay, wszystko gra. Bo ja tak pana słucham i myślę sobie, że to jest nawet dla mnie logiczne, ale na samym początku. Mhm. Kiedy uzależnienie jest bardzo zaawansowane, to są przecież fizyczne dolegliwości. To one już nie mają wtedy. delirium u alkoholików. No, no tak, ale to jest bardzo późno. Bardzo późno. Wielu z nas towarzyszy przekonanie o tym, że jestem nieśmiertelny. Mnie to nie dotyczy. To samo cechuje rodziny yy, dzieciaków, które mają problemy. Na pewno nie moje dziecko. Nie? To, 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 to wszyscy inni tak, ale moje dziecko nie. Yy, więc te mechanizmy wyparcia, które są z kolei yy, w mechanizmie iluzji i zaprzeczania, to drugi yy, z mechanizmów yy, pana Maryi Brudy one wszystkie powodują, że ja nie widzę tej rzeczywistości, tak jak ona jest. Mimo, że słyszę sygnały, słuchaj, coś jest z tobą nie halo, nie dajesz rady, po raz kolejny zawaliłeś, straciłeś pracę, masz słabsze zdrowie. Ja? Kiedy będę chciał, to przestanę, na razie nie chcę. No, najczęściej ludzie tak mówią, więc wie pani, to, to naprawdę jest bardzo trudne, żeby dotrzeć do człowieka, który jest w mechanizmach obronnych. Tak? Profesor Meli Bruda mówi, że to są mechanizmy uzależnienia. Ja myślę, że to są mechanizmy obronne, którymi broni się przed rzeczywistością, jest jeszcze trzeci mechanizm rozdwajania, rozpraszania ja, czyli rozdwajania w obszarze osobowości. To bardzo łatwo zauważyć, że one mówią, jak jest trzeźwy, to to jest fantastyczny facet, jak pijany, to kawał drania. Już dwie osoby są. A rozproszenie dotyczy rozproszonych granic. Dlatego, że ja nie wiem, kiedy przekraczam pani granice, ja nie rozumiem tego, dlaczego ja nie mogę. Ja nic nie, nie, nie rozumiem, nie wiem kiedy inni też przekraczają moje granice, nie? Jakby absolutnie nie funkcjonuje społecznie i w tych trzech mechanizmach ten człowiek nie ma szansy na to, żeby, żeby dotarła do niego informacja, bo jest absolutnie. Chroniony przed nim. To jeszcze chyba jest ten trzeci etap, jeżeli chodzi o, o zaprzeczanie. Kto jest uzależniony, nie tylko wypiera, ale również przedstawia takie własne dowody. Ja przecież, przecież, przecież... nic nie narozrabiałem. Jestem. tak? Nikomu Jestem. nie zrobiłem krzywdy. Chodzę mhm. do pracy, no, zajmuję za się swoje. dziećmi, piję za swoje. Więc nie ma jakby żadnej szkody. Mhm. No bo te metody w tym mechanizmie iluzji i zaprzeczania to minimalizowanie. To projekcja, czyli wyświetlanie na innych moich stanów. Czyli mówię, co ty taki, jakiś jesteś zdenerwowany? Ciągle się awanturujesz. Chodzi o to, że ja wyświetlam na pani jakiś film, który mnie dotyczy. To wyolbrzymianie, czyli tego, że a ja mam prawo, bo przecież jestem taki biedny, bo jestem taki zmęczony. Piję, bo jestem sam, piję, bo mam kolegów. Na przykład, na przykład, piję, bo się wstydzę, a wstydzę się, bo piję. To taki parafraza cytatu z, z mojego księcia i z Planety Pijaka, ale, ale tak to jest. Nie? To, to, każdy powód jest, jest wtedy dobry. No bo ja muszę to zracjonalizować. Dlatego, że gdyby to dotarło nagle tu i teraz do mnie w całej tej, w tej wyrazistości, okrutnej wyrazistości, byłoby dla mnie to trudne. Dlatego ta terapia jest taka trudna, bo kiedy rozbroimy, tak, podbawimy z jednej strony człowieka substancji, która łagodzi różne jego stany. Z drugiej strony, posadzimy go e, między obcymi ludźmi, w obcym miejscu i każemy mówić o intymnych sprawach jego życia, no to on jest absolutnie bezbronny. A przychodzi do tej terapii bardzo często jako bankrut społeczny, e, bankrut emocjonalny, często też finansowy. To musi boleć, dlatego ta terapia jest taka, taka trudna. I podsumowując naszą rozmowę, tak ja pana mhm. zrozumiałam, że tym najważniejszym momentem musi być jakby samozrozumienie zrozumienie i chęć ograniczenia wolności. W tym wypadku to, od czego zaczęliśmy niewiele dać. No niewiele, takie są moje doświadczenia. Dziękuję bardzo. Robert Banasiewicz, pedagog, specjalista terapii uzależnień, był naszą gościem. Dziękuję bardzo, do widzenia państwu.